Witam tutaj Sandbaser i dzisiaj Wam udowodnię, że niektóre zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Lublinie nie są zbytnio konieczne. Będę korzystać ze strony ztmlublin.eu. Zapraszam. Skoro taka ze mnie gaduła, to nie odpuszczę i zacznę krytykować te zmiany, które broń Boże nie powinny zostać wprowadzone. Według mnie to wszystko może znacząco pogorszyć wizerunek Zarządu Transportu Miejskiego w tym mieście. Pierwsza zmiana, która mi się nie podoba i jej nie mogę strawić, to skrócenie linii 39 do osiedla Widok. Nie powinno to zostać wprowadzone. Lepiej byłoby skrócić linię do Zana Leclerc, ale dlaczego nie zgadzam się z decyzją ZTM Lublin? Powiem to wprost. Mamy mało miejsca na osiedlu Widok i nie ma możliwości, żeby 39 kończyło na tej pętli. Jeszcze musimy powiedzieć, że w większości przypadków ta linia jest obsługiwana przez przegubowe autobusy, które potrzebowałyby więcej miejsca na osiedlu Widok, żeby gdzieś stanąć podczas czekania na godzinę odjazdu, i dlatego mam pomysł, żeby ta linia kończyła na Zana Leclerc, ponieważ linia 157 zostanie wydłużona do Poręby i nie będzie kończyć na Zana Leclerc. Kolejna zmiana, która jest bez sensu, to skrócenie linii 160 do Żeglarskiej. Dlaczego? Ponieważ trolejbusy z agregatem są w stanie przejechać maksymalnie 5 km i mogłoby to być możliwe, jeżeli zostałyby wprowadzone gepardy, które na pewno by nie stanęły po 5 km na środku drogi, tak jak trolino z agregatem. Ale to się nie opłaca, ponieważ linia 38 umożliwia dojazd do ulicy Żeglarskiej i linia 160 niech zostanie na swojej obecnej trasie. Co mogłoby się jeszcze poprawić w Lublinie? Na pewno bym chciał, żeby było więcej trolejbusów, ponieważ zwiększy to częstotliwość kursowania linii 150, 151, 154, 157, 159 i 160 do 10 minut w dni powszednie, a w weekendy do 20 minut, ale mogłaby zostać podbita częstotliwość kursowania linii autobusowych po wprowadzeniu nowiutkich wodorowców do ruchu, oczywiście tych ważnych do 5 minut. Mam na myśli linie 2, 13, 17, 31, 32, 34, 39 i 57. W weekendy powinny jeździć co 15 minut. To było na tyle. Jak będę miał ciekawy pomysł od jakiegoś widza, to postaram się zrobić film odnośnie tematu zaproponowanego w sekcji komentarzy. Dziękuję za oglądanie i niech spoczywa w pokoju czerwona gaśnica na korytarzu w Sejmie. Ha 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 ha, żartowałem, coś mi się odkleiło.